Witajcie. W tym nagraniu powiem Wam o sesji, jaką przeprowadziliśmy kilka dni temu dla duszy Robina Williamsa. Jak wiecie, pewnie z prasy, z telewizji, Robin Williams jakieś 9 lat temu rzekomo popełnił samobójstwo. W jaki sposób? Z tego, co dowiedzieliśmy się, powiesił się na drzwiach. I ten film będzie też przestrogą dla wielu osób, które myślą, by pójść w jego ślady, czyli też popełnił samobójstwo. Z tego, co dowiedzieliśmy się bezpośrednio od jego duszy. No, bardzo żałuję tego, że zrobił to i że gdyby miał okazję, to na pewno by drugi raz tego samego nie zrobił. Dobrze, kilka dni temu byliśmy przy jego duszy i gdzie go zobaczyliśmy? Otóż Robin Williams był zawieszony nad tamą. Wysoko, bardzo wysoko tamą, z kilkanaście pięter wysokości, głową do dołu i w tym czasie był zawieszony na jakiejś takiej uprzęży, która była bardzo licha. W tym sensie, że miał takie przeświadczenie, że jeżeli tylko się ruszy i wykona jakiś ruch, to zaraz runie z tej przepaści i po prostu zabije się, zginie po raz kolejny. I w tym samym czasie do jego umysłu byty demoniczne wysyłały mu myśl tego typu. Zabiłeś się? To teraz spróbuj takiej śmierci. W ten sposób właśnie traktowały go. I on oczywiście wisiał nad tą przepaścią. I bardzo się bał tego, że no po prostu runie i zginie. To był nieustający strach. Tyle lat, ile tam było od śmieci, tyle lat po prostu cierpiał i bał się, a ta energia, którą wytwarzał, ona była, zasilała te byty, które miały z nim kontakt. I Ania na mój znak przeniosła go do neutralnej przestrzeni. Jak wiecie, najczęściej przenosimy duszę na trawnik i tam Robin się pojawił i mówimy do niego: słuchaj, Robin, podobno popełniłeś samobójstwo. On powiedział, że no, chciałem się uwolnić od problemów życia codziennego, a jakbym wiedział, że wpadnę jeszcze większe tarapaty, to bym nigdy tego nie zrobił. Tak powiedział. No i Ania do niego mówi: słuchaj, czy chcesz tam do tamtej przestrzeni wracać, czy ewentualnie rozwiązać kontrakty i uwolnić się od tych istot? I Robin Williams zaczął mieć wątpliwości, mówi, że nie, to się na pewno nie uda, zaraz ponownie mnie przejmą, gdy nawet spróbuję się uwolnić, a my mówimy do niego: słuchaj, jeżeli byśmy uważali, że ponownie cię przejmą, to nawet nigdy byśmy się do twojej przestrzeni nie fatygowali, nie sprawdzalibyśmy, nie robilibyśmy tego, nie tracilibyśmy czasu. Ale to go w ogóle nie przekonywało. No i tak się zastanawiamy, myślimy, kogo on zna, kogo żeśmy uwalniali, kto by mógł go przekonać do tego, żeby te kontakty zerwał, że warto. Myślimy długo i w którymś momencie wpadam na pomysł taki, że jedyną osobą, którą może znać, to jest Adolf Hitler. Ja wiem, jak to brzmi. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, no ale to akurat Adolfa Hitlera uwalnialiśmy z kontraktu. Zresztą też byłem ciekawy, czy on wciąż jest wolną duszą, czy ewentualnie dał się przejąć z powrotem. No i Ania mówi: wezwać go? No to ja mówię: no dobra, wezwij go. I za chwilę pojawił się Adolf Hitler, ale z taką dziwną miną, jakby miną wyrażającą zarzut, że coś jest nie tak w stosunku do Ani. No i Ania zobaczyła go, że on praktycznie nie jest w stanie w ogóle rozmawiać z tym Robinem, jako do czegokolwiek przekonywać, że warto rozwiązać kontrakty. No i powiedziała mu: no jak nie jesteś w stanie go przekonać, to może odejść. No i Adolf odszedł. Po tej sesji wróciliśmy, spytaliśmy się źródła, dlaczego on miał taką minę. I za chwilę na koniec tego nagrania powiem Wam, co się tak naprawdę stało, co się z nim dzieje, z duszą Adolfa Hitlera, ale oczywiście w tym wypadku w ogóle nam nie pomógł. Nie był w stanie w ogóle przekonać, nie chciał przekonywać Robina. No i Ania mówi do niego: tak, słuchaj, albo spróbujesz teraz rozwiązać te kontrakty z tymi bytami, które zrobiły ci to, co ci zrobiły, i zobaczysz, jak jest, albo nigdy więcej do ciebie nie wrócimy i będziesz tam wisiał, aż ponownie cię wcielą. No i Robin, pomimo że okazało się, że miał dużo energii po prostu bytów i te wątpliwości to wypływały z tej energii, którą on miał w sobie, powiedział, że okej, dobra, spróbuję. No i Ania wezwała byty demoniczne, z którymi miał kontakt, i pojawił się Draco. Draco, jak wiecie, są bardzo agresywną frakcją demoniczną, jedną z najwyżej usytuowanych w hierarchii u szatana, praktycznie na 2/3 wysokości na tej piramidzie, którą szatan nieraz prezentował jako w projekcie tego oka opatrzności. Pojawił się Draco
I w tym momencie też sprawdziliśmy, w jaki sposób on popełnił to samobójstwo. Okazało się, że on właśnie powiesił się na drzwiach. I Ania się go pyta, w ogóle trochę wcześniej, zanim oni się pojawili, czy to prawda, że się powiesił. Czy tak jak mówił. Robin powiedział, że owszem, założył sobie pętlę, ale później, jak zaczął się rozmyślać, to już nie był w stanie się z tego uwolnić. Tak jakby coś zaciskało mu tą pętlę na szyi i coraz bardziej go dusiło, aż w końcu się po prostu udusił. I można powiedzieć, że on chciał początkowo, ale się rozmyślił, ale w tym momencie już nie miał wyjścia. I jak sprawdziliśmy u źródła, co się tak naprawdę stało tego dnia, to po prostu te byty demoniczne mu pomogły w tym. Tak naprawdę one dokończyły to, co on zaczął, a on chciał się w połowie już rozmyślić i nie chciał tego już sobie popełniać. Ale ponieważ byty się uwzięły na nim, to dokończyły to za niego i zacisnęły mu to pętlę na szyi i się po prostu udusił. Jak przyszły te byty demoniczne, Draco, oczywiście żona zaczęła mówić regułkę, on za nią powtarzał do bytów i w momencie, kiedy skończył, regułka oczywiście mówi o tym, że na mocy wolnej woli danej mi od stwórcy źródła zrywam z wami wszelkie kontakty od dnia dzisiejszego, aż we wszystkich wymiarach, od początku wyjścia ze źródła, po wszechczasy. I w tym momencie byty zostały odesłane do portalu. Wcześniej odebrały od niego energię, którą w niego włożył. I dopiero wtedy, jak tą energię odebrały, to on zaczął być sobą. Już wtedy nie miał tych wątpliwości i już zaczął być po prostu sobą. W tym momencie spytaliśmy się go, czy chce przypomnieć sobie, kim był od momentu wyjścia ze źródła aż do chwili obecnej i uzyskać pełne połączenie ze źródłem, bo dusza w tym momencie jeszcze nie mają pełnego połączenia ze źródłem. Mają zasilanie ze źródła, bo inaczej by nie egzystowały, nie istniały, ale to połączenie nie jest pełne. I w momencie, kiedy on się zgodził na to, jeszcze powiedzieliśmy mu, że tak będzie dla niego lepiej, ponieważ będzie dzięki temu miał większą świadomość, przypomni sobie wiele ze swojej egzystencji do tej pory, wszystkie wcielenia i będzie łatwiej mu się poprzeć w tej przestrzeni, która jest olbrzymia oczywiście, bo cały wszechświat wtedy staje otworem dla takiej duszy. Może pójść wszędzie, stworzyć sobie każdą przestrzeń i wcielić się też w różnych miejscach, także poza matricą, gdzie generalnie dla duszy takiej jak wolna jest o wiele lepiej, ponieważ wcielenie się w przestrzeni, gdzie jest matrix stworzony, to grozi często ponownym przyjęciem. Więc zeszła na niego ta energia ze źródła, to światło, na jego duszę i on w tym świetle uniósł się w powietrze, jak wszystkie dusze, na które schodzi właśnie energia ze źródła, włącznie z tą informacją przypominającą im, kim oni byli wcześniej. I zanim żona pożegnała się z Robinem, spytała się go, czy chce coś przekazać dla swoich bliskich, czyli żony i dzieci. Do żony i dzieci powiedział, że przeprasza, że nawalił na całej długości, bo że po prostu za to ich przepraszam. Natomiast spytałem się, czy chce przekazać coś dla ludzi, którzy go znają jako świetnego aktora. I na te słowa, świetny aktor, Robin po prostu zrobił coś, parsknął, prawie śmiechem, ale to powiedział do tego, że słuchajcie, że jeżeli nie jesteście szczęśliwi, to żadne tytuły nic wam nie dadzą tak naprawdę, to są bezwartościowe. I to przekazał dla ludzi, żebyście po prostu dążyli do szczęścia. I spytałem na koniec, czy ma jakąś radę dla osób, które myślałby pójść w jego ślady, w tym sensie popełnić samobójstwo. I powiedział do nich, do osób, które myślą o tym, wpadniecie z deszczu pod rynnę. W tym sensie, że będziecie mieli o wiele gorzej, jeżeli dacie się zwieść na to, że po drugiej stronie będziecie mieli lepiej, bo rzeczywiście większość dusz, które sprawdzamy, które są po samobójstwach, no niestety mają gorzej. Mają gorzej, bo są właśnie ten motyw, dlaczego oni dali popełnić samobójstwo. Zgodzili się na to. Byty wykorzystują i po drugiej stronie właśnie w ten sam sposób dręczą, bardzo podobny sposób. Ten strach, który ludzie mieli, to dlaczego popełnili samobójstwo, to po drugiej stronie właśnie stwarzają to jeszcze więcej tych problemów i dusze po prostu jeszcze bardziej żałują, jeszcze bardziej cierpią po drugiej stronie. Bardzo często tak jest. Ja nie mówię, że zawsze. Nie mówię, że każde samobójstwo tak się kończy, ale na pewno samobójstwo, które człowiek kończy, mając kontrakt ze sobą, z bytem, skończy się tym, że po drugiej stronie wciąż będzie miał te problemy, które miał za życia, czasami większe, czasami nieco mniejsze, ale wciąż te problemy będą. Także
To przekazał wszystkim osobom, które myślą o samobójstwie, które mają problemy i uważają, że samobójstwo cokolwiek zakończy tutaj na ziemi. Otóż może na ziemi zakończy, ale po drugiej stronie stworzą wam takie warunki, że będziecie żałować, że nie rozwiązaliście ich za życia, nie podnieśliście swojej świadomości, bo tak naprawdę to was zwalnia, potrafi świadomość, rozwój świadomości. Źródło zawsze podkreśla, że wszystko zacznie się od rozwoju świadomości. My jesteśmy tutaj, my wam przekazujemy pewne informacje, by podnieść waszą świadomość, bo od tego się zacznie. Całe uwolnienie całego świata zacznie się od Polski, od rozwoju świadomości. Ta świadomość później przeniesie się na wszystkie kraje i w taki sposób właśnie Matrix i rządy bytów całego samego szatana upadną na starą rządy źródła, tak jak żeście nieraz modlili się modlitwą Ojcze Nasz, czyli przyjdź Królestwo Twoje przede wszystkim. To tyle, co chciałem wam powiedzieć na temat sesji z Robinem Williamsem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Cześć.